Hej teoretycy, wiecie co teraz nastąpi? Otóż odkryjecie, że Boy With Love to kolejny comeback BTS przepełniony symbolami, ukrytymi znaczeniami i odniesieniami, a to oznacza, że oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Na początek chciałabym przeprosić trochę za mój głos, który pewnie z czasem nagrywania tego filmiku będzie się coraz bardziej pogarszał, ale niestety złapało mnie przeziębienie podczas ostatniego weekendu, ale czegoś nie robi dla kanału i czegoś nie robi dla teorii. I teorie nie mogą czekać, ponieważ comeback jest świeżo co po wydaniu, więc trzeba wszystko wytłumaczyć, dlatego zdecydowałam się jednak nagrać ten film i mam nadzieję, że wam się spodoba. Zaczynajmy! W końcu doczekaliśmy się comebacku BTS i muszę stwierdzić, że Map of the Soul Persona jest obecnie chyba na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o albumy BTS, o mój taki własny, prywatny ranking, bo ta płyta jest po prostu genialna, ale podoba mi się nie tylko pod względem muzycznym, ale też ze względu na te wszystkie poukrywane odniesienia i symbole. I tego jest naprawdę sporo, ale o tym dowiecie się w kolejnych filmikach, a ja was zapewniam, że teorii BTS do ery Map of the Soul będzie mnóstwo. Ostatnio na kanale pojawił się filmik, w którym zanalizowałam zdjęcia konceptowe oraz teaser do Boy With Love i wtedy też okazało się, że nawet w 36 sekundach można zawrzeć tyle symboli, że nawet najznakomitsi pisarze mogliby pozazdrościć, ile można zmienić symboli tak naprawdę i tego, co autor miał na myśli, w jedną wielką metaforę. Od razu mogę powiedzieć, że w końcu mogę wrócić do takiego rodzaju teorii, które ja lubię najbardziej, czyli wszystko jest ze sobą powiązane, są odniesienia do innych piosenek, do innych teledysków, do książek, do filmów, czyli będzie dużo fragmentów, będzie dużo cytatów, a to z kolei ja lubię najbardziej, uważam, że takie teorie są najciekawsze, bo dużo się dzieje, ale przejdźmy w końcu do analizy, ponieważ wiem, że ten filmik będzie troszeczkę za długi, ale zapewniam was, że w Boy With Love dzieje się mnóstwo rzeczy i to w każdej sekundzie dzieje się kilka rzeczy i o tym wszystkim trzeba opowiedzieć. Sam początek teledysku już dobrze znamy, ponieważ widzieliśmy go wcześniej w teaserze, czyli Halsey siedzi w budce biletowej i ta budka biletowa przypomina Magic Shop, aczkolwiek jeżeli jesteście zainteresowani moimi odniesieniami do Magic Shop, to odsyłam do poprzedniego filmiku z teoriami oraz do całej serii Love Yourself, gdzie tłumaczyłam, co to jest Magic Shop i oczywiście wszystkie potrzebne linki do tych teorii znajdziecie tam na dole w opisie. Nawet jeżeli znamy tę scenę z teasera, to zauważyłam kilka rzeczy, na które nie zwróciłam uwagi wcześniej. Na przykład w momencie, kiedy Halsey jeszcze siedzi w budce, jeszcze jej nie zamknęła, to po prawej stronie widzimy cztery czarne przedmioty, które na pierwszy rzut oka przypominają cienkie książki, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to dla mnie one wyglądają jak albumy Love Yourself Tear. Akurat były cztery wersje, więc wszystko się zgadza i dla mnie po prostu wyglądają identycznie, ale dajcie znać, czy wy też tak myślicie. Zauważyłam też, że Halsey w momencie zamykania budki nie wygląda na osobę, która właśnie skończyła pracę i jest szczęśliwa, że może iść do domu, tylko wygląda jakby była przerażona, jakby zauważyła coś, co ją przeraziło i po prostu zamyka te kraty, żeby się przed tym schować. W następnej scenie widzimy budynek kina z wielkim napisem Persona, który przypomina nam szyld Omelas, który widzieliśmy w Sprint Day, aczkolwiek w swojej teoretycznej karierze nauczyłam się, że nic nie dzieje się przypadkowo, a szczególnie w tym teledysku, więc postanowiłam też sprawdzić kolor hydrantu. Jak wiemy, hydranty kojarzą nam się zazwyczaj z kolorem czerwonym, ale jak się okazuje, żółty hydrant też ma swoje znaczenie. Żółte hydranty należą do systemu prywatnego, są bezpośrednio podłączone do publicznego i znajdują się zazwyczaj na większych terenach, żeby chronić duże budynki przed pożarami i to też możemy odnieść do BTS, bo oni są jakby takim systemem prywatnym podłączonym do publicznego, czyli do całej branży rozrywkowej i znajdują się na coraz to większych obszarach, czyli jakby zdobywają ten świat, żeby chronić budynki i w tym wypadku tymi budynkami byłyby armii. Wiem, że to brzmi troszeczkę dziwnie i raczej się nie spodziewaliście, że będę analizować kolor hydrantu, ale jeżeli chodzi o teorię BTS, to już nic mnie nie zdziwi. W kolejnej scenie widzimy BTS. Już przy pierwszym oglądaniu zwróciłam uwagę na to, że każdy z członków ma jakiś element biżuterii z kamieniem, czy to kolczyki, czy naszyjniki, czy pierścienie i w pierwszej scenie widzimy V z czterema kamieniami. I od razu zaznaczam, że nie jestem znawcą kamieni, zrobiłam naprawdę długi research w internecie, żeby czegokolwiek się dowiedzieć, jeżeli chodzi o symbolikę kamieni, więc jeżeli ktoś z was się zna na kamieniach i coś pomyliłam, to będę wdzięczna za każdą korektę. V ma w uchu kolczyk z perłą, na co zwróciłyśmy uwagę już przy naszej reakcji, co mogliście zobaczyć w innym filmiku, aczkolwiek w mitologii perskiej perły były określane jako łzy Boga.
I perły symbolizują mądrość zdobytą dzięki doświadczeniu. Uważa się, że przyciągają bogactwo i szczęście, a także oferują ochronę. Perły mogą równoważyć karmę, wzmacniać relacje oraz chronić dzieci. I mówi się również, że perła symbolizuje czystość, hojność i uczciwość. I tutaj szczególnie to zdanie o karmie, wzmocnieniu relacji i ochronie dzieci pasowałoby do Taehyunga, ponieważ jego historię stworzoną przez Big Hit Entertainment poznaliśmy już wcześniej w Notkach, w I Need You, w Highlight Reel i w poprzednich teledyskach. I wiemy, że postać V doświadczyła przemocy w rodzinie, ale także jego kontakty z resztą Bangtanów uległy pogorszeniu, więc perła w jakimś sensie miałaby temu zapobiec. Drugi kolczyk V jest dla mnie w pewnym stopniu zagadką, ale przypomina mi kamień, który nazywa się Karneol, który nazywany jest także kamieniem odwagi. I szkarłatny Karneol pozwala pokonać strach, jest kamieniem zwycięstwa i sukcesu. A skoro pozwala pokonać strach, to łączy się idealnie z perłą. Na dłoni V za to mamy dwa pierścienie z kamieniami i ten większy to lapis lazuli, który według faraonów pozwalał pokonać lukę pomiędzy światem fizycznym a sferą duchową istniejącą poza horyzontem jako połączenie przeszłości i teraźniejszości. Lapis lazuli, i to robi się najciekawiej, pomaga być świadomym istnienia swojej duszy i duchowego celu w życiu. W życiu można podążać zupełnie innymi ścieżkami niż nasi przodkowie, ale mieć te same cele. I tu uwaga, Carl Jung pisał: ten, kto spogląda na zewnątrz, marzy, natomiast ten, który spogląda wewnątrz, budzi się. I stąd wybór tego kamienia, wybór lapis lazuli nie będzie przypadkowy, ponieważ łączy się bezpośrednio z Carlem Jungiem, a cały tytuł tego albumu bazuje na książce Jung's Map of the Soul, na psychologii analitycznej Junga oraz na jego kartograficznej metaforze duszy. Drugi, mniejszy kamień przypomina turkus, a jak wiadomo, turkus uzdrawia zarówno duszę, umysł, jak i ciało. U Jimina w następnej scenie widzimy dwa te same kamienie, zarówno lapis lazuli na pierścieniu, jak i naszyjnik z pereł. I w kolejnych scenach w tym teledysku możemy zauważyć, że tak naprawdę każdy z członków BTS posiada jakiś element biżuterii z lapis lazuli, więc to jest kolejne potwierdzenie na to, że wybór tego kamienia nie jest przypadkowy i łączy się bezpośrednio z Carlem Jungiem. Aczkolwiek w kolejnej scenie, w momencie kiedy pojawia się V, widzimy na jego dłoni już coś zupełnie innego, bo mamy pierścień z kamieniem oraz białą różę. I tutaj stała się naprawdę dziwna rzecz w momencie, kiedy próbowałam znaleźć, jakie kamienie mają fioletowo-różowe barwy, ale o tym powiem za chwilę. Najpierw powiem, że kamień, który wygląda podobnie do tego, to kunzyt, a kunzyt z kolei jest kamieniem emocji, otwierającym i łączącym serce z umysłem oraz stymulujący komunikację między nimi. Jako że znów pojawia się nawiązanie do umysłu, to postanowiłam sprawdzić, czy Carl Jung kiedykolwiek mówił o kamieniach szlachetnych. I w momencie, kiedy wpisałam w Google Carl Jung Gemstones, to wyskoczył mi pierścień z postacią bardzo dobrze nam znaną. I jeżeli oglądaliście teorię BTS na tym kanale od Airwings, to też bardzo dobrze znacie tę postać. Postać znajdująca się na pierścieniu to Abraxas, czyli w mitologii perskiej określenie najwyższego bóstwa. I tutaj z kolei mamy połączenie z kamieniami, ponieważ pamiętając to, co powiedziałam chwilę wcześniej, czyli to, że perły oznaczały w mitologii perskiej łzy Boga, to nagle coś tu zaczyna świtać i łączyć się w całość. Abraxas był bóstwem, do którego odnoszono się wiele razy w książce Hermana Hesse Demian, na podstawie której powstało Blood, Sweat and Tears i bazował na niej cały koncept Airwings, ale jak się okazało, Carl Jung także odnosił się do Abraxasa i w jego dziele Siedem nauk dla zmarłych pojawił się opis tego oto bóstwa. Ten jest Bóg, o którym nie wiedzieliście, albowiem ludzie go zapomnieli. Nazywamy go jego imieniem Abraxas. On jest jeszcze bardziej nieokreślony niż Bóg i diabeł. Żeby od niego odróżnić Boga, nazywamy Boga Helios, czyli Słońce. Abraxas to urzeczywistnianie. Jemu nic się nie przeciwstawia, jedyne to, co nierzeczywiste. Dlatego jego działająca natura rozwija się swobodnie. To, co nierzeczywiste, nie istnieje i nie przeciwstawia się. Abraxas stoi ponad słońcem i ponad diabłem. Jest nieprawdopodobnie prawdopodobny i nierzeczywiście urzeczywistniający. Władza Abraxasa jest dwojaka, nie widzicie jej, gdyż w oczach waszych znosi się to, co w tej władzy zwrócone jest przeciwko sobie. Co mówi Bóg Słońce, jest życiem, co mówi diabeł, jest śmiercią. Abraxas zaś mówi słowo czcigodne i przeklęte, które zarówno jest życiem, jak i śmiercią. Abraxas płodzi prawdę i kłamstwo, dobro i zło, światło i ciemność, w jednym zawarte słowie i w jednym czynie. I przypomnę jeszcze mój ulubiony cytat z Demiana, jeżeli chodzi o Abraxasa. Ptak wykluwa się z jajka, jajkiem jest świat. Kto chce się urodzić, musi świat zniszczyć. Ptak leci do Boga.
a imię boga Abraxas. Podobiznę Abraxasa widzieliśmy też już wcześniej u BTS, na przykład na tapecie na ścianie w korytarzu w krótkim filmie Jina, i to jest kolejny dowód na to, że książki, na których bazuje BTS, nie są wybierane przypadkowo, ponieważ one wszystkie ze sobą się łączą i się nawzajem dopełniają. Ale wracając do teledysku, biała róża symbolizuje miłość, czystość, sympatię, niewinność oraz duchowość, czyli po raz kolejny znów coś do siebie pasuje. Przez cały teledysk BTS przechodzi przez różne scenarie, które będą się od siebie różnić także znaczeniem, i na przykład w momencie, kiedy BTS pojawia się w restauracji, która stylem przypomina takie typowo amerykańskie restauracje, to ta sceneria kojarzy mi się trochę z Euphorią i salą w szpitalu, w której siedział Jimin oraz w której było całe BTS, ponieważ kolory są identyczne, ułożenie jest bardzo podobne i jest też zegar na ścianie, który pojawił się także w Euphorii. Oprócz tego w restauracji widzimy wiatrak i być może wyda wam się to normalne, ale zwróciłam też na to uwagę w teaserze, bo w budce biletowej także był wiatrak, a to z kolei od razu mi się kojarzy z teledyskiem do Mic Drop, gdzie na początku widzieliśmy brudny wiatrak, a pod koniec zamienił się on w złoty, i to było odniesienie do teorii brudnej łyżeczki, czyli do tego, że Bangtani na początku byli określani jako artyści brudnej łyżeczki, ponieważ zadebiutowali w małej, nieznanej i zadłużonej wytwórni, ale z biegiem czasu osiągnęli sukces i teraz są nazywani artystami złotej łyżeczki. Kolejnym bardzo interesującym szczegółem jest widok za oknem, i w zależności od sceny możemy stwierdzić, że albo widzimy zwykłe góry z chmurami, takie jak widzieliśmy w Spring Day, lub widzimy górę, która wygląda bardziej jak góra lodowa. A to z kolei byłoby odniesienie do teorii góry lodowej Freuda, o której wspominałam już w poprzednich filmach. BTS przechodzi z restauracji do kolejnej scenerii, ta kolejna sceneria okazuje się być boczną ścianą kina, ale coś się zmienia, bo na początku widzimy, jak odbicie w drzwiach się porusza, a następnie to odbicie pozostaje stałe i znów przypomina nam górę, a wręcz wybuchający wulkan. Wiadome jest, że wulkan posiada moc niszczenia wszystkiego, co napotka na swojej drodze, żeby później w tym miejscu mogło powstać nowe życie. I to z kolei możemy odnieść do transformacji wewnętrznej i duchowej. Oznacza to nowe życie i podjęcie nowej ścieżki w życiu. I możemy to także odnieść do Junga, ponieważ pamiętamy jego zdanie na temat wykształcania się świadomości duchowej. Biorąc pod uwagę teorię góry lodowej Freuda, która zakłada, że wszystko, co widzimy ponad taflą wody, jest naszą świadomością, a to, co znajduje się pod, jest naszą nieświadomością, i biorąc pod uwagę fakt, że wulkan tak naprawdę też jest górą, to moment erupcji wulkanu może być wybuchem tej świadomości, czyli w końcu zaczynamy dostrzegać to, czego nie widzieliśmy wcześniej, odnajdywać swoje własne ja i coś rozumieć. W kolejnej scenie widzimy, jak Bangtani przestają tańczyć, patrzą w górę, a szyld Love wystrzela w powietrze żółtą kanapę, która następnie spada przed BTS, i to też będzie miało kilka znaczeń, ale pierwszym skojarzeniem jest Fire, z tąże różnicą, że tam spadł samochód, a nie kanapę. Po drugie, to kojarzy się trochę z samą erupcją wulkanu, i w tym wypadku ten wulkan wybuchł miłością. I biorąc pod uwagę to, czego nie wspomniałam niestety w poprzednim filmiku, ale wy macie czujne umysły i trzymacie rękę na pulsie, to napis Love, który widzimy pod koniec zarówno teledysku, jak i teasera, po odwróceniu zamienia się w ARMY. A to z kolei by oznaczało, że BTS jest wypełnione miłością do ARMY, czyli to jest jakby taka gorąca lawa, która w końcu wybucha. Bangtani biegną w stronę kanapy i na niej siadają, a to jest bezpośrednie odniesienie do konkretnej sceny z filmu Deszczowa piosenka z 1952 roku, którego plakaty pojawiły się zarówno w teaserze, jak i w teledysku, o czym wspominałam już wcześniej, i który miał premierę, co ciekawe, 11 kwietnia, czyli jest to dzień, do którego cofa się Jin w komiksie do Save Me, i dzień, w którym wszystko się wydarzyło. Akcja Deszczowej piosenki dzieje się w latach 20, w momencie, kiedy powstaje pierwszy dźwiękowy film, i para aktorów kina niemego ma w nim zagrać, ale główna bohaterka ma okropny, piskliwy głos, więc podkłada za nią głos przyjaciółka głównego aktora, i oczywiście ta pierwsza, czyli ta główna bohaterka, zbiera wszystkie komplementy, a pomiędzy kobietami rozpoczyna się rywalizacja. I już kolejna scena jest odniesieniem do tego filmu, ponieważ Jungi rapuje, chodząc po pianinie. Taka sama scena pojawiła się w filmie Singing in the Rain, ale to nie wszystko, ponieważ podświetlają się dwa klawisze na czerwono, i to są nuty D i A, co z kolei jest odniesieniem do Augusta D. Sam fakt istnienia sceny Jungiego z pianinem nie jest dziwny, ponieważ to też już widzieliśmy wcześniej. Na przykład First Love opowiada o miłości Siugi do pianina, jako że było jego pierwszą miłością, i stworzona przez Big Hit postać Jungiego także jest ściśle związana z pianinem. Widzieliśmy to zarówno w BTS Begins,
Queens, jak i w Danger, w Highlight Reel, w First Love czy w Fake Love. W kolejnej scenie BTS znowu znajduje się przy kasach biletowych, ale tym razem wewnątrz kina znów widzimy plakaty deszczowej piosenki, ale ciekawe jest to, że każda kasa biletowa ma swój numer oprócz pierwszej i to może oznaczać, że BTS nadal goni za marzeniami i chce dojść na sam szczyt. Kolejne sceny będą odpowiadać scenom z deszczowej piosenki, a z tyłu widzimy obraz stworzony techniką charakterystyczną dla Vincenta Van Gogha. Jeżeli przyjrzymy się dokładniej, to widzimy, że obraz przedstawia niebo oraz wodę, ponieważ w górnej jego części widzimy poruszające się chmury, a na dole płynące fale i całość jest natomiast w kolorach comebacku. Następnie widzimy zupełne przeciwieństwo poprzedniej sceny, ponieważ tamta była jasna, a tutaj panuje mrok. VIP stryka palcami, zapala się jedna latarnia, a następnie zapala się cała reszta. W tej scenie warto też zwrócić uwagę na strój V, na którym są pióra i może wydawać się to przypadkowe, ale V kojarzymy ze skrzydłami już od dawna. Czy to widzieliśmy go w trailerze konceptu do Wings, czy w Blood, Sweat & Tears, czy nawet podczas gali widzieliśmy rany po skrzydłach na jego plecach. Jednak tutaj skrzydła były czarne, a teraz mamy białe pióra, co by oznaczało, że V w końcu pozbył się z siebie mroku. Odnalazł swoje własne ja, odnalazł sobie siłę i pokochał siebie. I to samo dotyczy też reszty członków, których latarnie się zapalają, czyli mrok zamienia się w światło. Znów widzimy scenę z Halsey, która wychodzi z kina i spogląda na BTS, z tąże różnicą, że w teaserze powiedziałam, że Jimin był jedynym, który na nią nie spojrzał, a tutaj z kolei V jest jedyny, który na nią patrzy. Wrócę jeszcze na moment do kwestii biżuterii BTS, ponieważ na szyi Hoseoka widnieje naszyjnik, który przypomina ster statku i nawet najlepsze HD nie pozwoliło mi rozszyfrować, co jest na nim napisane, więc jeżeli komuś z Was się udało, to czekam na Wasze komentarze i wiadomości. Jednak sam fakt, że jest to ster, pasuje do Hoseoka, ponieważ jeżeli pamiętacie moją teorię do Daydream, to wiecie, że Hoseok w swoich tekstach, w swoich partiach często odnosi się do kapitana Nemo z książki 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Kapitan Nemo był kapitanem statku podwodnego i pokazywał swoim gościom podwodny świat, który rządzi się własnymi prawami, jednak później nie chciał im wypuścić, ponieważ bał się, że opowiedzą innym, co widzieli pod wodą. To może być kolejne odniesienie do Freuda i do teorii góry lodowej, jeżeli chodzi właśnie o te tafle wody, ponieważ kapitan Nemo był tym, który pokazywał, co jest pod taflą wody, czyli to, co widnieje w ludzkiej nieświadomości. Kolejne sceny są już z Halsey, ukazują głównie choreografię, ale warto spojrzeć jeszcze raz na nią i na Jimina, ponieważ ich stroje są podobne, w podobnej kolorystyce, tak samo włosy i oboje wykonują ruchy w niemalże lustrzanym odbiciu, czyli Halsey będzie jednak animą Jimina. W scenach z choreografią przed kinem warto zwrócić uwagę na napis persona, który jest niebieski, natomiast na scenach z Halsey na kanapie ten napis będzie czerwony. Jest to taki sam zabieg, jaki został użyty w personie, w intro, które w personie było niebieskie i było to to samo intro, które było użyte w teaserze do School Love Affair w 2014 roku i tam było czerwone, czyli jakby nowsza wersja jest niebieska, a starsza czerwona. Po raz kolejny. Scena na kanapie z Halsey z czerwonym napisem persona przypomina też trochę statek kosmiczny albo rakietę, która szykuje się do startu, ale być może jest też maszyną do podróżowania w czasie, co w sumie miałoby sens. Następna scena ukazuje BTS siedzące na kanapie w ciemności, a na scenie pojawia się Namjoon w stylizacji z deszczowej piosenki i ma nawet parasolkę w dłoni, ale to, na co trzeba zwrócić uwagę, to postać po lewej stronie, ponieważ jest to zarys postaci Namjoona, a w kolejnej scenie ta postać już znajduje się w klatce. Podobną scenę widzimy w deszczowej piosence, kiedy główna bohaterka występuje na scenie, a za kurtyną ukrywa się osoba, która podkłada za nią głos. I jedną z najpopularniejszych scen w ogóle w całej popkulturze jest ta, w której kurtyna opada i nagle osoba, która podkłada głos, zostaje ujawniona, czyli to kłamstwo wychodzi na jaw. To wszystko łączy się poniekąd z personą, ponieważ w psychologii analitycznej Jung często odwoływał się do pojęcia maski, do którego odnosi się także BTS i w personie Namjoon miał na sobie bluzę, na której widniał cytat z Czarnoksiężnika z Krainy Oz, czyli nie zwracaj uwagi na osobę za kurtyną. Kwestię osoby chowającej się za kurtyną możemy wziąć bardzo dosłownie i zastanowić się, kto do tej pory cały czas ukrywał się za kurtyną lub, co więcej, za zasłonami. I tą osobą jest Jin. Widzieliśmy go za zasłonami zarówno w Awake i Fake Love i on jest najważniejszą postacią w historii BTS, ponieważ to on cofa się w czasie i próbuje naprawić błędy przeszłości. Ale wracając do Boy With Love, BTS obserwuje Namjoona, wydają się być w szoku, ale Jin nagle rzuca za siebie czerwoną różę. I co prawda mówiłam, że czerwona róża jest symbolem miłości, ale sam fakt rzucania kwiatów w momencie, kiedy ktoś występuje na scenie, wydaje się naturalny. Tylko że Jin rzuca kwiat
za siebie, a nie w kierunku Namjoona i być może będzie miało to znaczenie symboliczne, czyli tak jak Vi odnalazł sobie miłość, to Seokjin postanowił tę miłość odrzucić. Nad sceną zapalają się neony i ten moment także przypomina scenę z deszczowej piosenki, z tąże różnicą, że w tym wypadku te neony okazują się być tytułami albumów BTS. Wśród tych neonów możemy znaleźć Too Cool for School, Dark and Wild, Kwayangyonghwa, Young Forever, Wings, You Never Walk Alone, Love Yourself, Her, Answer oraz Persona. Pojawia się także szyld z napisem Shadow, co może być wskazówką co do następnego tytułu kolejnego albumu BTS. Podczas gdy BTS będzie na scenie, przed nią pojawia się tłum ludzi, który wygląda na pierwszy rzut oka jak bardzo dużo BTS z Halsey i być może BTS po raz kolejny próbuje nam przekazać, że mamy dużo tożsamości, zakładamy dużo masek i pokazujemy dużo swoich własnych ja, ale tak naprawdę to wszystko tworzy to, kim jesteśmy w tym momencie. Warto też wspomnieć o strojach BTS, które nie wydają się przypadkowe, szczególnie, że Jimin na przykład jako jedyny ma ciemny garnitur i pamiętacie z mojego poprzedniego filmu, że Jimin też jako jedyny miał ciemne winogrona, które oznaczały, że on nadal będzie tkwił w chorobie i w traumie. Pod koniec teledysku widzimy końcówkę choreografii z Boy in Love oraz Jungkooka, który zamienia znak broni na gest oznaczający w języku migowym kocham cię. I tutaj nie spodziewaliście się na pewno, że w tej choreografii mogą pojawić się elementy z poprzednich choreografii, ale postaramy się wam je pokazać. Oczywiście nie są to te same ruchy, ale widać, że są inspirowane tymi poprzednimi układami tanecznymi, dlatego już na samym początku widać ruch, który pojawił się wcześniej w Danger. Pojawia się także element z Blood, Sweat and Tears oraz Fire. Ruch z Idol za to powinniście bardzo dobrze kojarzyć. Mic Drop, i to jest w sumie ciekawe, ponieważ ruch pojawia się w scenie, która kojarzyła mi się z Mic Dropem przez wiatrak. Oraz ruch przypominający fragment choreografii do Go Go. I skoro mamy już kwestię wizualną, mamy już choreografię, to możemy w końcu przejść do analizy tekstu, bo bez tego się nie obejdzie. Utwór jest skierowany do armii, na co potwierdzenie znajdziemy zarówno w tekście, jak i w teledysku, na przykład poprzez szyld Love, który po odwróceniu zamienia się w armii. I początkowa partia Jimina może się odnosić do momentu, kiedy BTS zadawiało armii pytania i na przykład Jimin napisał na Twitterze pytanie do armii, co takiego wyjątkowego stało się w ich życiu tego konkretnego dnia. Oczywiście w tekście pojawiają się też odniesienia do innych piosenek BTS, na przykład we fragmencie o lataniu. Jest to odniesienie do piosenki Wings z albumu o tym samym tytule. BTS podkreśla także, że to ARMY dodaje im skrzydeł i dzięki nim mogą wzbić się wysoko i lecieć na sam szczyt. W tekście pojawia się również chęć posiadania czegoś więcej niż chwila radości i miłości, ponieważ BTS już wystarczająco długo na to czeka. Oni nie chcą być zakochani, tylko chcą mieć tę miłość w sobie. We fragmencie rapu Siugi pojawia się odniesienie do innej piosenki BTS. Wspomnienie o byciu zwyczajnym i wyjątkowym słyszeliśmy już wcześniej, na przykład w tekście do Not Today. I mówiłam wcześniej o BTS, które zadebiutowało w zadłużonej małej wytwórni, czyli podkreśla po raz kolejny, że to dzięki ARMY zamienili się ze zwykłych ludzi w kogoś wyjątkowego i to dzięki ARMY odnieśli sukces. J-Hope w swojej partii za to odnosi się do swojego mixtape'u, czyli do Hope World. Oraz do piosenki Piece of Peace. Pojawia się mnóstwo odniesień do ery Wings, co już zauważyłam wcześniej, ale BTS próbuje przekazać swoją miłość, pokazać swoją miłość dla ARMY, na przykład we fragmencie tekstu Arema, które łączy się bezpośrednio z solo Jungkooka z Wings, czyli z Begin. Ale najważniejszym odniesieniem do ery Wings jest następujący fragment z Boy With Love.
W Blood Sweat and Tears pojawiło się bezpośrednie odniesienie do postaci Ikara, ponieważ była tam scena, w której V siedział na balkonie, a za sobą miał obraz, pejzaż z upadkiem Ikara i było to bezpośrednie odniesienie do mitologii greckiej oraz do Ikara, syna Dedala, który stworzył dla swojego syna skrzydła z wosku, ale przestrzegł go, żeby ten nie latał zbyt blisko słońca, ponieważ skrzydła się roztopią. Oczywiście Ikar nie posłuchał, skrzydła się roztopiły, a ten upadł do morza. V od zawsze wydawał się być uosobieniem anioła zarówno w teledyskach, jak i w filmach BTS. Blood, Sweat and Tears był bezpośrednio ukazany jako Ikar i teraz jak się tak nad tym zastanawiam, to być może dlatego widzieliśmy tyle scen z V wpadającym lub skaczącym do morza, ponieważ to łączy się z historią Ikara. Ale najważniejszą kwestią w tej piosence jest tytuł, czyli Boy With Love, który jest nowszą wersją Boy In Love. I Boy In Love oznaczało dosłownie zakochanego chłopaka, za to Boy With Love jest to chłopak z miłością i oznacza to duchowe dorastanie BTS, czyli oni w końcu odnaleźli w sobie miłość, której tak długo szukali, odnaleźli w sobie inspirację oraz motywację. I to by było na tyle, mam nadzieję, że ten filmik nie jest zbyt długi, że Wam się podobało, jeżeli czegoś nie zauważyłam, bo to jest możliwe, to dajcie znać w komentarzach, jak zawsze. Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze teorie, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie po więcej teorii, po więcej BTS, po więcej K-popu i do zobaczenia w następnym filmiku. Wiadomo jest z ostatniej chwili od Ann, otóż Boy With Love pobiło kolejny rekord, a raczej w sumie pobiło nowy rekord, bo jest najczęściej oglądanym teledyskiem w przeciągu 24 godzin w historii całego YouTube'a i w przeciągu 36 godzin mamy już ponad 100 milionów wyświetleń, więc bijemy rekordy dalej. Będę jak J-Hope. Did you see my bag? Did you see my bag? To jest mój prywatny jontan.